11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość, powracając na mapę świata jako suwerenne państwo. Ta data na zawsze wpisała się w serca Polaków, stając się symbolem siły, odwagi i niezłomnej walki o wolność. Dziś, 106 lat później, polska społeczność w Sheffield gromadzi się, aby uczcić tę wyjątkową rocznicę. Pamiętając o przeszłości, dzieląc się wspomnieniami i przekazując patriotyzm kolejnym pokoleniom. Good afternoon, Major Adrian Hunt, Deputy Lieutenant of South Yorkshire. It's been my pleasure to join the Polish community here in Sheffield today for their November Independence Day. Truly wonderful event, great people, respectful in keeping the traditions of Poland alive. We also took the opportunity to remember General Maciek, who was instrumental in the maintaining the Polish traditions. It has been a wonderful day, and thank you all very much. Hello, my name is Michael Jan Tchaikovsky, and it's a great pleasure for me to be here today to commemorate Polish Independence Day. My father was Polish Air Force. He came to this country in 1940 from France, previously come from Romania, where they were interned, obviously initially starting off in Poland. He was in the Polish Air Force here in Britain, first of all as a translator in the hospital in Gloucestershire, because he was in the medical section of the Polish Air Force. That's also where he met my mother. But then he was later transferred to Scotland, 309 Squadron, and was really there toward the end of the war, except for the last year or so when he moved to Blackpool and worked in the headquarters of the Polish Air Force. Hello there, my name's Andrew Zengil. I'm part of the Polish Heritage Flight, which has been around since 2019. It's project very close to my heart, my father being a Polish airman in World War II. We have a Hurricane fighter, which is in the colours of 302 Squadron, which is flying from Duxford to Dublin next year to commemorate and to say thank you
respect to all the Poles, whether they be Navy, Army or Air Force, for what they did for Britain and for freedom for everyone in the world. And we're flying over to Poland in August next year. If you can get it out there and let everyone know, we would love everybody to be involved. There is a potential for people to give £2 and tell their story of their family's involvement with Poles. That will go into a book. That book will then go to Dublin, to the museum there. In the meantime as well, we are planning to fly some very special Polish plaques from the Air Force pre-World War II back to Poland. We are taking these plaques from the UK back to Poland, where they belong. Dobry wieczór. Ja się nazywam Karolina Maczek-Skillen. Jestem wnuczką generała Stanisława Maczka. Niesamowity dzień. Wspaniała msza. Każdy później rozmawiał, różne rozmawienie, różne opowiedzenie. Smaczny barszczyk, piękne pierogi i naprawdę wspaniała wystawa. Naprawdę to jest bardzo wzruszające, że tutaj w Sheffield tak dużo się w ogóle dzieje na misję katolicką tutaj w Sheffield. Jestem pełną emocji, bo to jest też 80. rocznica wyzwolenia dużo miast w Europie przez dziadka, przez innych żołnierzy i przez dziadka żołnierzy. I pięknie, jak miasta, które nie są w Polsce, tak pamiętają, tak jak we Francji, w Belgii, szczególnie w Holandii. Holandia naprawdę pięknie pamięta. Holandia w ogóle jest taka zwyczaj, że dzieci w Holandii przez cały rok dbają o jednego groba, jednego żołnierza. I cały rok studiują o tym żołnierzu, co mogą znaleźć, to studiują. A jak są uroczystości, to stają z białym, czerwonej róży i cichutko róże postawiają na grób tego żołnierza i mówią, szepczą imię i nazwisko tego żołnierza. I to jest naprawdę coś pięknego. To ludzie płaczą, jak to widzą.